tętni wybranej. Nie chodzi porażki, za wszelką cenę chce wygrać. Walczy, nogi jak dwa miecze, ciało pełni rolę tarczy. Nie jedna tarcza dziś pójdzie w drzak. I stań na macie, ukłoń się i przeżegnaj. Zacznij nieuniknione, wygraj albo przegraj. Ale jak przeciwnik nie byłby mocny, staniesz z nim do boju, spojrzysz mu prosto w oczy. Walka rozpoczęta, przyjmij postawę szybko. Twoje nogi latają wysoko, przeciwnika nisko. Ty masz odwagę w sobie, pokaż po co trenujesz. Robisz to, żeby wygrać i nigdy nie spastujesz. Masz za sobą ludzi, którzy cię wspierają. Wspaniałego trenera, przyjaciół, paru i rodzinę. Dla nich podziękowania, miłość do nich nie minie. Aha, to jest ten błoto, olimpijska odmiana. Polegaj na stresie kości albo padnij na kolana. Tutaj ręce są mocne, a nogi są szybkie, więc atakujesz, by wygrać kolejną bitwę. To jest ten błoto, olimpijska odmiana. Polegaj na stresie kości albo padnij na kolana. Tutaj ręce są mocne, a nogi są szybkie, więc atakujesz, by wygrać kolejną bitwę. Chcesz to wygrać, tak sobie postanowiłeś. Znowu wyjdziesz na matę, pokazać swoją siłę, szybkość, technikę i wiarę w siebie, bo wiara jest najważniejsza przecież. Ty wiesz, kim jesteś, wiesz, po co żyjesz. Masz pasję, trenujesz i na macie się bijesz. Masz równowagę, którą wykorzystujesz i na niej swoje wartości budujesz. Nie przestraszy cię żaden przeciwnik, że ma z umiarem, nie ma się co dziwić. Ty w czołówce najlepszych się znajdujesz. Niech wygra lepszy i nie będzie lekko, ale masz przewagę. W psychice to jest pewność, życie dało w kość, wychowany przez matkę. Sam dla siebie ojcem to nie było łatwe. Po takich ciosach nie boisz się uderzeń, ból fizyczny to kwestia woli siły. To jest ten błoto, olimpijska odmiana. Polegaj na swej szybkości albo padnij na kolana. Tutaj ręce są mocne, a nogi są szybkie, więc atakujesz, by wygrać kolejną bitwę. To jest ten błoto, olimpijska odmiana. Polegaj na swej szybkości albo padnij na kolana. Tutaj ręce są mocne, a nogi są szybkie, więc atakujesz, by wygrać kolejną bitwę. Szanuję cię, ale uważaj, mój przeciwniku. Spotkamy się na macie albo na ulicy. Jeśli chciałeś odebrać mi szczęście, zniszczyć moje cele albo skrzywdzić moją kobietę, to możesz być pewien, że zniszczę cię szybko. To są rzeczy, za które mogę zginąć. Cel życia to zwycięstwo, nie oceniaj po wyglądzie, bo tylko Bóg może mnie sądzić. Ale nie żyję dla siebie, pamiętam o innych. Walczę o szczęście dla siebie i bliskich. To są myśli rajdowego i kawałek o nich. A to wszystko posklejałem ja, czyli duba. Bo doceniam waleczność i wysiłek w sporcie. Też nie miałem lekko i pamiętam o tym. Trzeba mieć zasady i coś w życiu robić. Ja robię rap, inny walczy na macie i o to chodzi. I o to chodzi, ej. To jest ten błoto, olimpijska odmiana. Polegaj na swej szybkości albo padnij na kolana. Taekwondo jest narodowym sportem koreańskim. Wywodzi się z Korei Północnej. Powstało w 1955 roku. Generał Choi Hong-hi był prekursorem. Wymyślił tą sztukę walki, która po latach przerodziła się bardziej taki złapała nurt sportowy. W 1973 roku powstał World Taekwondo Federation, czyli organizacja, w której jestem do dzisiaj, teraz pod nazwą World Taekwondo. Jest też systemem wojskowym w Korei Północnej i Południowej. W taekwondo są elementy samoobrony, walki sportowej, rozbicia desek, techniki specjalne i też techniki tradycyjne. Hey!
Swoją przygodę ze sztukami walki zacząłem w latach 90. Zacząłem ją od treningu karate, shotokan, później od kickboxingu i trafiłem do sekcji taekwondo, w której byłem kilka lat. Moje takie najważniejsze osiągnięcia to byłem wielokrotnym mistrzem Polski, wygrywałem Puchary Polski. W 96 roku wygrałem Mistrzostwa Europy w Szkocji. Następnie rok później, w 97 roku w USA na Mistrzostwa Świata wywalczyłem złoty medal. I dwa lata później ponownie wygrałem Mistrzostwa Europy w Holandii. W 2009 roku otworzyłem swój klub, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kantor, który istnieje do dziś. I także w tym roku byłem wybranym pierwszym Polakiem, który został wysłany na Uniwersytet Taekwondo Kyunghee do Korei. Było tam 10 osób z całego świata tylko, także bagaż doświadczeń. Byłem tam cały miesiąc i myślę, że te doświadczenia procentują do dziś. Widać to po wynikach moich podopiecznych. Prowadzimy zajęcia w różnych, we wszystkich grupach wiekowych, począwszy od trzechlatków, po młodzież, po dorosłych. Także prowadzimy treningi personalne. Mamy wiele medali na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wiadomo, trening taekwondo, można powiedzieć, nie ma słabych stron. Sport, zdrowie, kultura fizyczna. Jedni przychodzą po to, żeby zrzucić zbędne kilogramy, inni, żeby poczuć się lepiej psychicznie, jeszcze inni po to, żeby nawiązać nowe przyjaźnie, znajomości, ale są też tacy, którzy mają tą taką żyłkę, charakter do walki i dzięki temu systematycznej pracy zachodzą bardzo wysoko. Mamy też kilku kadrowiczów, medalistów Pucharu Świata, także mogę powiedzieć, że jesteśmy najlepszą sekcją taekwondo w Częstochowie. Kine. Czumbi. Pumse tego kilja. Si. Cze.
marzeniem każdego trenera jest chyba to, żeby ich podopieczni zdobywali takie same wyniki, jak nie lepsze. Taekwondo stało się dyscypliną olimpijską, przez to jest sportem bardzo wymagającym, konsekwentnym, gdzie zmusza nas do wielu wyrzeczeń, do ciężkiej pracy. Mamy w klubie wielu utalentowanych zawodników, dzieci, także wiążemy takie nadzieje, że być może kiedyś któryś z nich będzie na olimpiadzie, zdobędzie medal. To jest marzenie każdego, który jest w tej dyscyplinie. Ale także chciałbym wspomnieć, że mamy też para-taekwondo, czyli przyjmujemy osoby niepełnosprawne, nie ma u nas gorszych, lepszych. Także zachęcamy też osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, żeby tą pasję z nami dzieliły, rozwijały, trenowały, udzielały się. Zapraszam wszystkich gorąco do naszego klubu, który się mieści przy ulicy na 8, Sport Center Kantoryzyński Team. Jest to sala, na której odbywają się zajęcia dla różnych grup wiekowych, w taekwondo, w kickboxingu, także na treningi personalne. Zapraszam młodzież, dorosłych, osoby w każdym wieku, które chcą poznać fajną atmosferę, fajnych ludzi, miło spędzić czas, oderwać się od komputera, w dobie pandemii zadbać o swoje zdrowie. Zapraszam wszystkich serdecznie.